będziesz w nocy, coś odwrotna. Czemu dziękuję Bogu, bo to potęga chwała i duma narodu, na czele tabeli. Resztę tyle fonda, fonda bić i nadziei niepozorna. Walka, ambicja, trwaja na odpłotkach. Oto nasz wielki klub, WKS odwrotna, nocwa. Nasze serca biją za Śląsk, słyszy cała Polska. Jesteśmy z drużyną swą, żyjemy dla Śląska. Nasze serca biją za Śląsk, słyszy cała Polska, że jesteśmy z drużyną swą. Żyjemy dla Śląska, nasze serca biją za Śląsk, słyszy cała Polska, że jesteśmy z drużyną swą. Żyjemy dla Śląska. Nasze serca biją za Śląsk, słyszy cała Polska, że jesteśmy z drużyną swą. Żyjemy dla Śląska. Nasze serca biją za Śląsk, słyszy cała Polska, że jesteśmy z drużyną swą. Żyjemy dla Śląska. Dobry wieczór. Jest z nami Andrzej Gliniak, którego świetnie znacie z meczów Śląska, dziennikarz Radia Eska. Przywitajcie go także ciepło. Myślę, że na początek tutaj takie właściwe słowa to chyba trzeba by parafrazować największego z Polaków, Ojca Świętego, bo on zawsze zdywał mawiać, przyjeżdżając na pielgrzymki,
patrzę na was i nie mogę się napatrzeć. To jest coś niesamowitego. Ten rynek dzisiaj należy do was, należy do Śląska. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór, moi drodzy, witamy raz jeszcze pięknie. No rzeczywiście tłumy tutaj w Wrocławiu, nie tylko Dolnoślązaków, pokazują, kto dla nas jest najważniejszy w sercu, jaki jest nasz ukochany klub. Słuchajcie, będziemy dzisiaj celebrować ten wieczór. Przygotowaliśmy dla was mnóstwo atrakcji. Oczywiście będą tutaj za kilkanaście minut wasi bohaterowie, piłkarze wicemistrza Polski, piłkarze Śląska Wrocław, także ze sztabem trenerskim, no i z tym niesamowitym, nieocenionym w sukcesach, nie powiem Orest, bo mi powie tutaj Orestuje, panem trenerem Orestem Lęczykiem. Oni tutaj za chwilę się pojawią, natomiast trzeba powiedzieć tak, mamy, słuchajcie, mamy 3 tygodnie do startu Ekstraklasy, tak? Nie mam wątpliwości, Mateusz, że oni go kochają. Ale mam nadzieję, że zrobicie to za kilkadziesiąt minut jeszcze głośniej, jak trener się tutaj pojawi na scenie, tuż przed wami. No, słuchajcie, naprawdę wesołe ma to życie Orest Lęczyk. Lata, lata w naszej Ekstraklasie, wiele też przygód w europejskich pucharach, ale kto wie, może właśnie przygoda ze Śląskiem z Wrocław to będzie takie niesamowite, piękne zwieńczenie kariery Oresta Lęczyka. Ja może powiem kilka słów o nim, bo znam go kilkanaście lat, a nie chciałbym tego mówić przy nim. Powiem tak, jest to znakomity trener, natomiast wydaje mi się, co najistotniejsze, to jest uczciwy człowiek i takich nam trzeba w polskiej piłce i takich ludzi trzeba w Śląsku Wrocław. Moi drodzy, ale oczywiście oprócz trenera Oresta Lęczyka zobaczymy głównych bohaterów piłkarskiego Wrocławia, zobaczymy tych zawodników, którzy wywalczyli dla nas ten wielki sukces, jakim bez wątpienia jest wicemistrzostwo Polski. No i oczywiście zobaczymy nowe twarze, nowe zakupy, nowi piłkarze, którzy pojawią się na Oporowskiej. Słuchajcie, 3 tygodnie do startu rozgrywek Ekstraklasy, natomiast dokładnie 92 godziny pozostało do tego, żebyście znów przeżyli we Wrocławiu mecz w ramach europejskich pucharów. Ostatnie takie spotkanie, 1987 rok, porażka u siebie z Realem Sociedad San Sebastian w pierwszej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów. To była naprawdę dobra drużyna Real Sociedad. Tam wtedy między innymi w bramce stał słynny reprezentant Hiszpanii Arconada. Grał w tej drużynie także późniejszy gwiazdor Barcelona, dzisiaj trener Lecha Poznań, José Mari Baquero. Także po 24 latach wracają europejskie puchary do Wrocławia i wierzę, że to będzie naprawdę niezapomniana przygoda Śląska-Wrocław. Pamiętajcie, od 16:45, już w czwartek, na antenie Polsatu Otwartego, bo to jest też taki ukłon prezesa Zygmunta Solorza, że mecze Śląska-Wrocław w europejskich pucharach będą transmitowane na antenie Polsatu Otwartego. I też, jak domyślacie się państwo, ten nowy kontrakt telewizyjny, gdzie ligą podzieliły się Kanał Plus i grupa Polsat, to też jakby warunkiem numer jeden naszej stacji było to, abyśmy mieli prawo pokazania w Polsce wszystkich meczów Śląska-Wrocław. Także niezależnie, którego dnia będzie grał Śląsk-Wrocław, będzie ta drużyna do obejrzenia na antenie Polsatu Sport, bo chcemy, żeby ta drużyna była oglądana w całym kraju. Także ten, kto nie załapał się na wejściówki, tak jak Mateusz powiedział, może zobaczyć transmisję w telewizji. No to Mateusz, bilety rozeszły się jak świeże bułeczki na to spotkanie. W poniedziałek jeszcze będzie dodatkowa pula, ale z pewnością też błyskawicznie się rozejdzie. Słuchajcie, za wami niesamowity sezon. My tak sobie dzisiaj analizowaliśmy to, co działo się w ostatnich miesiącach. Pamiętamy, po 7 kolejkach poprzedniego sezonu Śląsk Wrocław miał zaledwie 4 punkty na koncie. Pierwsze 3 mecze Oresta Lęczyka to były spotkania zremisowane. Zaczęło się od Wisły Kraków 0-0, później remisy z Polonią Warszawa i Polonią Bytom. Czyli można powiedzieć, że po 10 spotkaniach Ekstraklasy Śląsk Wrocław miał na koncie tylko 10 punktów, a jednak skończyło się to wszystko 49 punktami, skończyło się to wszystko tytułem wicemistrza Polski. No i pewnie wielu powie tak, a Śląsk to gra piłkę defensywną, a Śląsk przede wszystkim się broni, ale na koniec sezonu to wyszło, że Wisła strzeliła 44 gole, 45 strzeliła Wisła Kraków, natomiast tą najskuteczniejszą drużyną Ekstraklasy okazała się
podobno defensywnie grająca drużyna Śląska Wrocław. No rzeczywiście, wspomniałeś temat białej gwiazdy. Śląsk z Wisłą nie przegrał, z mistrzem Polski WKS nie przegrał. 2-0 wygrana na stadionie przy ulicy Oporowskiej i remis 0-0 w Krakowie. I właśnie od tego remisu, od momentu, kiedy przyszedł trener Orest Lęczyk, ten los się odwrócił. Czyli rzeczywiście, tak jak Mateusz powiedział, konia z rzędem temu, kto wtedy przewidywał, że Śląsk rzeczywiście zasiądzie na podium. Słuchajcie, podobają mi się tutaj zwyczaje panujące w Śląsku. Jest tutaj duża kultura bycia, zarówno kibica, jak i klubowego managementu, jak i samych piłkarzy, sztabu trenerskiego. Też bardzo mi się podoba, że jest to klub, który potrafi jednak honorować swoje wielkie postacie. Tak jak Barcelona, Manchester United, Milan mają swoje wielkie legendy, tak też takie legendy ma Śląsk Wrocław. I chcemy dzisiaj zaprosić jedną z nich do nas. On jest może nie za wysoki wzrostem, ale był naprawdę wielki, wybitny umiejętnościami, ma wielkie serce i jego serce cały czas bije dla WKS-u. W małym ciele wielki duch, przed wami legenda śląska, Janusz Sybis! Występów w drużynie Śląska Wrocław w rozgrywkach ligowych, a także w europejskich pucharach. Jeszcze raz wielkie brawa, Janusz Sybis. Taka była pogłoska, Janusz, we Wrocławiu, że jak na Stadion Olimpijski, gdzie grał Śląsk, przychodziło 50 tysięcy ludzi, to 30 tysięcy co najmniej przychodziło na ciebie właśnie. Jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić tutaj w tak miłym dniu i jestem pod wrażeniem, gdyż dzięki takim ludziom i takim kibicom ja również funkcjonowałem i również pokazywałem swoje umiejętności na boisku. Januszku, chcielibyśmy, żebyś tutaj się zbliżył nam do mikrofonu, bo kibice to oglądali się przez wiele, wiele lat na boisku, także znają twoje driblingi, pamiętają te niesamowite umiejętności, natomiast pewnie rzadko cię słuchali, bo wtedy jakby był inny dostęp piłkarza do mediów. Dzisiaj to się wszystko skomercjalizowało, dzisiaj futbol jest wielkim produktem. Kiedyś ciężko było zobaczyć dobrą powtórkę twojego, nie wiem, zwodu, strzału czy podania na bramkę. Śląsk Wrocław w twoim życiu, ty można powiedzieć, że byłeś praktycznie cały czas wierny jednym barwom. To dzisiaj we współczesnym świecie też futbolowego pieniądza jest to, powiedziałbym, że sytuacja bardzo rzadka. Prawda, to prawda. Moje początki, które zacząłem w Śląsku jako tramkarz, przyszedłem w szkołę juniorską, następnie zacząłem reprezentować barwy Śląska. Z tym klubem zdobyłem mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski, mistrzostwo, Puchar Polski, jak również zostałem królem strzelców drugiej ligi. I życzę również obecnej